Gotowy. Cześć, tu Król Elfów, witam was w Grand Prix Indii, gdzie z pole position rusza Sebastian Vettel. My tak jak zawsze, tak w tej okolicy jak 12 pozycja i tu za nami startuje nasz partner Paul Di Resta. 11 startuje Kimi Raikkonen, nasz rywal, więc no zapowiada się ciekawy start, tylko żeby przejść Kimiego Raikkonena, ponieważ no potrzebujemy dobrego kontraktu na przyszły sezon, tak? No i Kimi Raikkonen spieprzył ten start. Bardzo wolno, chociaż tutaj końcowa wersja już jest szybciej. Oj, bo mało tutaj nie doszło do kontaktu z Grosjeanem. I tutaj już jesteśmy na pozycji 8. Przed nami jest Perez, Weber i dwa Ferrari. Tam walczy między sobą. Tutaj bardzo szeroko. Kontakt z Weberem. Ale no, powinno nam się udać teraz pięknie przedzić masę. Trzeba wskoczyć w ten tunel aerodynamiczny. Ale Felipe Massa jest piekielnie szybki na tej prostej. On również się trzyma tego tunelu aerodynamicznego. No tutaj chyba będzie miał problem jakiś Mercedes, Nico Rosberg. No szło po prostu w ciszy tutaj bezpardonowo i wyprzedzić ich trzech. A tutaj Perez, pięknie, próbuje od wewnętrznej. A tutaj, żeby nie doszło do kontaktu między nami tylko. No, zdekoncentrował mnie Perez, no i straciłem pozycję na rzecz Sergio Pereza. Od razu przypomina się sytuacja z Lewisem Hamiltonem i Felipe Massą na tym sekwencie. A tu za nami nasz rywal Kimi Raikkonen. Czy damy radę utrzymać tempo tutaj Sergio Pereza i go jeszcze wyprzedzić gdzieś? Zobaczymy. Praktycznie pierwszy i trzeci sektor to nasz sektor. Gorzej ten drugi sektor. Można było to zauważyć w kwalifikacjach. To jest nasz wyścig, zapomniałem wam o tym powiedzieć. Znaczy w kwalifikacjach już o tym wam mówiłem, ale tak dla tradycji i dla pewności powiem wam, że to jest nasz wyścig, więc tutaj dobra pozycja jest mile, mile, mile widziane. Kurde, odjeżdża mi Sergio Perez. Ale ja odjeżdżam Kimiemu Raikkonenowi. Czyżby Sergio Perez miał się zacząć dobierać do Felipe Massy? Oj, tam widzę jakiś, oj, tam jakieś zabolidy z tym walczą, tańczą między sobą. No, czyżby to Ferrari miało tam ze sobą walczyć? Czy te Ferrari straciło przez tą walkę? Fernando Alonso, tak mi się zdaje, bo najczęściej tak bywa. Oj, 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 oj. Tylko nie za agresywnie te tarki atakować, żeby nie dostać kary. No, jesteśmy blisko Sergio Pereza. Tutaj trochę zyskaliśmy na tym zakręcie, więc po tym błędzie, oj, kolejne ścięcie, sam sorry. Teraz jeszcze nie będzie ataku, ale teraz będzie też system DRS odblokowany. A Fernando Alonso jednak, pomyliło mi się, Fernando Alonso jednak chce Felipe Massą. No, to takie dziwna okoliczność. No i Alonso dobiera się do Massy i czy wyprzedzi? Wow, kontakt między Alonso i Perezem. No, takie małe zamieszanie tutaj było. Na szczęście się nic nie stało, mamy fast lapa. Po raz kolejny. No i dzięki temu Felipe Massa odjechał trochę. Felipe Massa odjechał, a ja teraz zamiast mieć system DRS muszę się bronić przed Fernando Alonso. Ponieważ on ma system DRS. Ale tak jak mówiłem, mam bardzo dobrze te ustawione przełożenie skrzyni biegów, więc nie powinno być źle. A tam z przodu widzę zaś, że walczy ze sobą Mercedes. No, to jest taka, jak to mówi się, dobra sytuacja dla Vettela. Ponieważ Vettel musi odrabiać punkty do Lewisa Hamiltona. Hamilton zamiast walczyć z Vettelem, walczy z Nico Rosbergiem. Walka tytuł mistrzowski nadal trwa. Do końca jeszcze zostały... Do rozdania zostały 4 razy 25 punktów, czyli to jest ile? To jest 100 punktów, więc wszystko jeszcze jest możliwe.
Okej. Musimy wykorzystać to, że mamy świeższe opony od Felipe Massy. Jak Felipe Massy, tak i od Fernando Alonso. Według naszych obliczeń Massa będzie zjeżdżał na wymianę opon w przeciągu 5 okrążeń. Massa będzie zjeżdżał w przeciągu 5 okrążeń. Czy tak późno? Co to Massa? A czemu Kimi Raikkonen tak daleko? O jacie, Kimi Raikkonen tak dużo stracił. Przez całe zamieszanie? Z Fernando Alonso? Nie. Przecież Fernando Alonso cały czas jest za nami. No to jest dla nas bardzo dobra informacja. O, i tam widzę, coś się dzieje z przodu. Coś się dzieje z przodu. I to się dzieje z przodu, że Lewis Hamilton traci pozycję na rzecz Felipe Massy. To jest bardzo kiepska sytuacja dla Lewisa Hamiltona, ponieważ pierwszy jest Sebastian Vettel, a jak wiemy, tak jak mówiłem wcześniej, Lewis Hamilton walczy z Sebastianem Vettelem. Oj, tutaj błąd szeroko. Czyżby już opony u Lewisa nie trzymały? Czyżby albo jakaś znowu awaria bolidu? No tak, dialogi w tej grze są dość kiepskie. No chyba, że to jest po prostu poinformowanie mnie, że jak dojadę do niego, to mam go jak najszybciej wyprzedzić. Tajny szyfr. I opony już nie będą trzymały, no cholera jasna. Pomału. Nico Rosberg, fast lap, 1.28.366. Ale Fernando Alonso też do nas dojeżdża, cholera, trzeba się tutaj bronić i to cholernie teraz. System DRS w użyciu z Fernando Alonso. I czy mu się uda, czy mu się uda, pilnujemy zewnętrznej. W pit stopie ktoś tam stoi, przytrzymujemy zewnętrznej. Tutaj nie możemy przyciąć, ponieważ by doszło do kontaktu z Fernando Alonso, ale jest, jest lepsza prędkość na wyjściu. I Fernando Alonso jest tu za nami. A my tam mamy z przodu walkę między Lewisem Hamiltonem a Fernando Alonso. Nie, między Weberem albo Vettelem. Jakiś Red Bull, czyli Felipe Massa jedzie swój po prostu piękny wyścig. No, odjechał lekko od Fernando Alonso i już jedzie swoim tempem, proszę bardzo. Nie ma tej tremy, nie ma tego jego, może powiedzieć, przekleństwa w Ferrari. Opona lewa przednia jest już do dupy. Kręcimy czas o sekundę gorsze, a my tu jeszcze musimy przejechać 3 okrążenia. Oj, Fernando Alonso tu jeszcze próbuje wcić. Zaraz zobaczymy, ile tracę do Lewisa Hamiltona. Czy dojeżdżam do niego, czy odjeżdżam i on... No, w tym momencie to Fernando Alonso będzie nas wyprzedzał. Od zewnętrznej do zewnętrznej. A my się tutaj wciśniemy od wewnętrznej. Będzie ciasno, ale może być Fernando Alonso lepszej uprzywilejowanej pozycji, ponieważ będzie miał większą prędkość. Nie, uślizg tylnej osi. No, opony już nie są te świeżutkie, nie są tak młode. Jak byłem młody na początku startu. No ale ja w tej walce straciłem w tej walce przez Fernando Alonso do Lewisa Hamiltona czas. A moje opony, jak widzicie, nie są już też w świetnym stanie. Piąta pozycja, jak na ten tor, jest to bardzo dobra pozycja. Jak na ten tor, na ten bolid, no i na Force India, no bo jak wiemy, Force India tutaj próbuje jak najlepiej pojechać. Przynajmniej jeden z kierowców. Ponieważ Paul Di Resta jak zawsze gdzieś w środku stawki jedzie. Dobra, zjeżdżam, bo to nie ma największego sensu trzymać opony. Te opony już nie trzymią, a ja mogę na tych oponach więcej zyskać nowych niż stracić. A potem jedynie będziemy musieli jakoś bronić. No twarde opony powinni dłużej wytrzymać, tak? Przyjeżdżaj, włączasz się do wyścigu, użyj kersu przy wyjściu.
Wyjedziemy przed. Jedziemy przed Perez. O cholera, Perez nas wyprzedził. I to jest zły znak, ponieważ Perez był za nami. Albo i nie. O ja cię, ta moja skleroza. 17 jest Paul Di Resta. Tak, prześle ci po tym setup, pucuś. W tym momencie my walczymy tutaj z Paulem Di Restą. Ale Paul Di Resta chyba ma nieświeże opony. Chyba jeszcze nie był w pit-stopie. Mnie ciekawi, czy Perez był przed nami, czy za nami. Za nami był, ponieważ Perez atakował Fernando Alonso, teraz mi przypomniało. No i tam był ten błąd wielki, nie? No i Perez, proszę bardzo, wyszedł na tym wiele, wiele lepiej. Musimy cisnąć, cisnąć ile wejdzie. I zobaczymy, bo tutaj są już pierwsze zjazdy do garaży, do pit-stopów. No i przed kim wyjedziemy? Kimi Raikkonen zjechał do garaży. Ktoś wyjeżdża teraz z pit-stopu. Zaraz to wszystko się tutaj ogarnie i zaraz tutaj wam przedstawię tą... Fernando Alonso wjechał za nami, czyli nie jest źle. Czy będzie sekunda do Pereza straty? No, idealnie wjechany teraz zakręt. Musimy się teraz blisko trzymać. Cały system kers będzie w użyciu. Może nie cały. I DRS jest. Jest DRS. Zbliżymy się przynajmniej do niego. Przynajmniej, żeby się zbliżyć i spływać na kolejnym okrążeniu. Zbliżyć się, zbliżymy. Oj! Co się stało Perezowi? Perez. Chyba problemy z samochodem ma Perez. No i musiał zjechać na popocze. Ale czyżby miał wyjechać safety car? No, czyżby miał wyjechać safety car? Nie, już zjechał nam bolid. Czyli... stewardi tutaj szybko poradzili sobie z problemem. Dziękujemy im za to bardzo. Bo safety car mógłby nam tu pomóc, szczególnie, że zjechaliśmy wcześniej, jeszcze opony musimy... Tyle, że musimy opony dbać, to jeszcze musimy dać o silnik i o nasze paliwo. Dość daleko, Fernando Alonso za nami, 4 sekundy, przecież on cały czas jechał za nami. I zobaczcie, zjechaliśmy wcześniej od Fernando Alonso i zyskaliśmy na sektorze na jednym okrążeniu, aż 4 sekundy. Czyli naprawdę ten czas zjazd wcześniejszy był genialny i dobry dla nas. Tutaj ktoś wyjechał przed nami, kto to jest? To jest chyba jeden z kierowców. To jest Lewis Hamilton! Jeżeli będzie dobrze, to możemy go spróbować raz wyprzedzić. System DRS, on jeszcze nie ma opon dogrzanych. Czy będziemy się próbować wciść? No, system KERS cały już zużyty, nie ma więcej KERS-u. I DRS jest. Czy będziemy przed... No nie, jednak jest dobra prędkość. Mercedesów. Jakby nie parę błędów, to może by dało radę wyjechać przed Lewisem Hamiltonem. Teraz próbuję cisnąć. Lewis Hamilton może popełnić błąd, bo będzie zdenerwowany tym, że... Oj, tutaj błąd. Sebastian Vettel jedzie pierwszy, a on jedzie czwarty. O ja cię, żeby Gino nie dostał kary. Ale ten bolid po prostu mnie nagrzewa. Nagrzewa do tego, żeby go spróbować zaatakować. I żeby mi daleko nie odjechał, bo jak teraz nie dam rady go wyprzedzić... O ja cię. To już go nie wyprzedzę. Bijemy rekordy w pierwszym, drugim sektorze. Czyli ten bolid teoretycznie tak źle ustawiony nie jest. No ale... O nie, Nico Rosberg prowadzi. Czyli zmiana lidera. Co się stało z Sebastianem Vettelem? Na tę chwilę Alonso jest najszybszym kierowcą na torze. Wiele zagadek na tym torze jest, naprawdę wiele zagadek. Oj, za szeroko na tym nawrocie chyba trochę. A dojechał do nas Fernando Alonso, już jest tuż za nami. O, jest system DRS, myślę, że nie będzie systemu DRS.
obawiam się opony. Tak sobie teraz jadę i myślę. Że może być kiepsko. 5 okrążeń zostało do końca. A ja na tych oponach już przejechałem 8 okrążeń. Przepraszam, 3 okrążenia. Czy damy radę? Może też nie o to się obawiam. Obawiam się o to, że Fernando Alonso idzie tu za nami, a ja paliwa nie mam. To jest kolejne zmartwienie. A spójrzcie na lewą przednią oponę. Odpuśćmy już Lewisowi Hamiltonowi, bo to nie jest dla nas ten jeszcze rywal. Na razie skupmy się na Fernando Alonso, bo ten rywal też nie jest dla nas, ale jeżeli jest za nami, to spróbujmy go przyblokować. Oczywiście fair play. Próba wyprzedzenia przez Fernando Alonso na tej prostej, użycie systemu DRS, KERS pewnie. No wyprzedził nas, ale czemu mu się odegramy? Szybko zjechaliśmy na zewnętrzną. Wewnętrzną, cholera, myli mi się to, ale to dobra, dupa. Przy takich prędkościach to się wszystko może mylić. No i Fernando Alonso próbuje nas wyprzedzić tutaj. No, od razu się przypomniała mi sytuacja z Lewisem Hamiltonem i Felipe Massą w Indiach. Sezon 2011. Musimy się pilnować, bo teraz Fernando Alonso będzie atakował nerwowo, brutalnie i pewnie nie będzie chciał tak łatwo oddać tą pozycję. Już jest za nami, a my musimy paliwo dbać. No jak ja tu mam dbać o to paliwo? No i znów system DRS próba wyprzedzenia tutaj na prostej startowej, po zewnętrznej. Czy mu się uda? Chyba mu się udało, żeby tylko do czegoś nie doszło. Nie doszło do kontaktu. On wjeżdża za szeroko. Przestraszył się. To nie moja wina. Nie ma nic stewardów, że tutaj kara nie ma. Nic. Nic tam żadnego kontaktu nie było. No, a to jest tylko moment, jak Fernando Alonso znów do nas dojedzie. Zupełnie spóźnił dohamowaniem. Wyjazd za szeroko, no i takie buty, no. Tak to jest w tej Formule 1. Nie wziąć pod uwagę, że ja z otwartym skrzydłem tylnym, większa prędkość i dohamowanie musi być wcześniejsze. A ja czuję już oponę, powiem wam szczerze. I serce bije, co tam będzie dalej. Jadę dopiero 12 okrążenie, przynajmniej jeszcze 13, 14, 15. No, już za szeroko, już szeroko jedzie ten bolid. O, już Fernando Alonso za nami. Jedno okrążenie nawet nie przejechane, a już Fernando Alonso za nami. Widzimy klasę bolidu i klasę opon, no i klasę kierowcy. Nie przepadam za tym kierowcą, no ale trzeba przyznać, klasę ma. Tutaj próba, ale nie, teraz odpuścił, już tego samego błędu nie chcę powtórzyć. No tutaj uślizg celnie osi u nas, no i czy obronimy się tutaj po wewnętrznej? Za szeroko, może być za szeroko. Fernando tutaj w pięknym stylu, w takim triku kierowczym. Ale nie, jest już za nami, skrył się za tylnym spoilerem naszym. No i teraz uruchomi system KERS DRS i będzie nas wyprzedzał. Walka w bok, czy nam się uda? No i już tutaj przednie skrzydło się wyrównały. I dohamowanie do pierwszego, tego czwartego czy piątego zakrętu, w bok. Fernando Alonso można sobie przecić, teraz będzie w bok, no niesamowita walka tutaj. No, możemy zobaczyć, jaką różnica jest w klasie bolidów. No i Fernando Alonso tutaj nas wyprzedził. Trzeba było odpuścić, no tam nie ma miejsca na dwóch kierowców. Opony nie trzymią, Weber za nami, 70. Jest katastrofalna sytuacja dla nas. Piękna walka z Fernando Alonso, przyznam się. Takie walki mi się najbardziej podobają, gdzie mimo to bot nawet nie odpuścił. Nawet bot mi nie odpuścił. Myślałem, że tam przestraszy się albo coś, ale nie. No i teraz kolejny bot, czyli Mark Webber będzie nas próbować dobrać się do nas.
a nasze opony już nie są w genialnym stanie. Musimy się bronić, szósta pozycja. Oj, tutaj błąd, już błąd tutaj na wyjściu, na tą prostą. Tutaj nasz Mark Webber już wyprzedza, no cholera jasna. Nawet nie powalczyliśmy z nim. Czy uda nam się tutaj obronić jeszcze przed tą prostą długą, czy jeszcze wyjdziemy przed nim? Nie. Teraz możemy tylko, żeby nie mieć uślizgu tylnej osi i teraz będziemy mogli go sprawdzić w sensie długiej, prostej. Mam pół kersu. Tylko, żeby tutaj nie popełnić błędu. No i czy uda nam się? Czy się nam uda? Czy Mark Webber już po prostu nas wyprzedził? Chyba nas wyprzedził. Chociaż się lekko zbliżamy. Ale jesteśmy już za daleko, za daleko. Mark Webber nas wyprzedził. Musimy się z tym pogodzić. Znów klasa samochodu, klasa kierowcy, klasa opon. Oni chyba... oni tak zjeżdżali później niż my. No to jest odpowiedź. No jednak Force India trochę pożera te opony. Chociaż jeszcze tutaj się trzymiemy Marka Webbera. Ale tu już opony nie trzymią. Nie, nie, nie. To już jest... to już jest walka z oponami. Nie z samym bolidem, ale walka z oponami. Musimy się teraz pilnować, żeby nasz Grosjean nie dogonił Fest szybko, bo 2,3 straty ma do nas. Na szczęście mamy tylko jedno krążenie. No i podsumowując ten wyścig, no... startowaliśmy z 12 pozycji. Dojechaliśmy na 7. Nie jest źle. Kolejny punkt dla zespołu. Cel osiągnięty, chociaż... powiem wam, mam taki niesmak. Taką, czuję taką przegraną. Przez te wyprzedzenia przez Marka Webbera i Fernando Alonso. Mogłem lepiej przejechać ten wyścig. Mogłem jeszcze ten tutaj jedno krążenie, ale tam już widzieliście, że Sergio Perez, który jechał przed nami, już nas wyprzedził, za nami. Więc no, jeszcze dłuższe okrążenie mogłoby spowodować, że stracilibyśmy więcej pozycji. O, jacie, jacie. No czuję taką, nie jest siódma pozycja, ale czuję taki niesmak. Dodatkowo jeszcze nie dojechaliśmy do mety, a ja tutaj już oceniam. No i dodatkowo jeszcze paliwa brak. No super, czyli jeszcze Grosjean może próbować nas wyprzedzić. A jeszcze tutaj parę miejsc wyprzedzania jest, między innymi tutaj. I między innymi przed ostatni zakręt. I słynny helikopter, który lata do tyłu tam lata. Utrzymać Grosjeana za plecami naszymi. Nico Rosberg, gratulujemy. No ale tam powinno być nieładnie, nie ma tam czystych zagrań między nim a Lewisem. O jacie, no jeszcze paliwo, fantastycznie, no fantastycznie, no. Lepiej tego wyścigu opisać nie idzie. Jeszcze Gutierrez ich nas wyprzedzi. Kolejny fotofinisz, ale nie, Gutierrez jakoś nie chciał nas wyprzedzać. Ten niesmak jeszcze wzrósł. Czuję się przegrany w tym wyścigu, powiem wam szczerze, ósma pozycja nie satysfakcjonuje mnie, mimo to, że cel osiągnięty. Felipe Massa, nasz rywal, teoretycznie z którym walczymy, druga pozycja, no gratulujemy. Sebastian Vettel, który walczy z Lewisem Hamiltonem, no Lewis powinien być zadowolony, ponieważ nie straci tak dużo punktów do Sebastiana Vettela. Sebastian Vettel odrobi tylko 3 punkciki. Ósma pozycja, 12. Kimi Raikkonen, no to no, trochę poprawia nas, tur 15, dopiero Port Glesta, nie wiem co on tam zrobił. A Sergio Perez i Pastor Maldonado nie dojechali z powodu jakichś awarii. Przewaga Lewisa Hamiltona nad Sebastianem Vettelem, 35 punktów. I Nico Rosberg 60 punktów. Teoretycznie on ma jeszcze szansę na walkę o tytuł mistrzowski. Tak samo jak Mark Webber, tak samo jak Fernando Alonso. Ta piątka walczy, ale to są tylko matematyczne szanse. No my tracimy aż 11 punktów do Felipe Massy. No naprawdę dużo odrobił Felipe Massa i to może być dla nas już cios poniżej pasa i będzie nam trudno. Trudno go dogonić, chociaż jeszcze do końca 3 wyścigi. Wszystko jest możliwe. Ten wyścig komentował dla was Król Elfów. Zapraszam was do maili, które zaraz pojawią się po tym wyścigu. Zapraszam was do kolejnego odcinku. Zapraszam was na fanpage. Do zobaczenia. Cześć.